Och, stary wrócił. Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie po chyba najdłuższej przerwie na tym kanale, jaką do tej pory mogliście zauważyć. Część z was śmiała się pod ostatnim kawałkiem. Dwa lata wstecz, nie myślałem, żeby wejść w to. Rok płynie sklep, najlepsza decyzja, bo da zjeść. Zwiększyła... Że pozjechały mi wszystkie pęki, nie mam czego nagrywać. No, God! Cały czas, który nie było mnie tutaj na kanale, dokumentowałem, ponieważ bardzo, bardzo obszerny film mini dokumentalny, tak bym go chciał nazwać, na temat no właśnie czego. Jeśli obserwujecie mnie na innych social mediach, bądź widzieliście ostatni kawałek, to doskonale wiecie, że otworzyliśmy drugi oddział Arachnohobie stacjonarny we Wrocławiu, a także na ulicy Stawowej, tam gdzie mamy sklep, otworzyliśmy w lokalu obok także wystawę ptaszników, którą możecie odwiedzać w godzinach otwarcia sklepu właśnie na Stawowej. Gorąco chciałbym was tam przede wszystkim zaprosić, ponieważ nie ukrywam, że ostatnie 3 miesiące to było nieustanne wkładanie tam pieniędzy, nieustanne spędzenie czasu w tych miejscach i kosztowało mnie to naprawdę bardzo dużo zdrowia. Całe wakacje w sumie przesiedziałem w zamknięciu, można byłoby tak powiedzieć. Ale nie o tym dzisiaj, ponieważ to wszystko ujrzycie w następnym filmie, na który też bardzo gorąco was zapraszam, bo nagranie go też było bardzo czasochłonne dla mnie i dla mojego montażysty Seby, żeby go dobrze zmontować. Więc wyczekujcie najbliższego filmu i proszę zostawcie tam jakąkolwiek aktywność, bo jest to takie drobne dzieło, można powiedzieć. W każdym bądź razie, moi drodzy, gorąco zapraszam was do odwiedzin Arachnohobia Wrocław, ulica Słowiańska 25A, a także wystawę ptaszników w tym sklepu w Katowicach przy ulicy Stawowej 3. No i do zakupów online, ponieważ mamy teraz dość dużo nowych produktów, przy czym także mamy kod rabatowy na 10% rabatu, na kod wrzesień, do 7 taki rabacik obowiązuje, a 8 w ogóle widzimy się na giełdzie w Gliwicach na Terra Aqua, tak więc mam nadzieję, że zobaczymy się. A w dzisiejszym odcinku tak po lekku sobie zaczniemy wracać do aktywności i odbierzemy sobie kokon Hati Hati. No i tak ogólnie pokażę wam, jak się tutaj na hodowli zmieniło od ostatniego czasu, ponieważ no nie ma co ukrywać, że troszkę tutaj było niektórych rzeczy, niektórych przybyło, ale to myślę, że zobaczycie teraz. Dobrze, moi drodzy, tak jak mówiłem, że czegoś przybyło, czegoś ubyło, no to ubyło troszkę towaru, a przybył Kacper, w sumie przybył już, ej, dosłownie! Przybył z nazwiska, no. Przybylski, to się no. Wszystko zgadza. Co? Tak więc, no w sumie już od kwietnia tutaj siema. Z nami Kacper działa. Możecie go też spotkać w sklepie stacjonarnym w Katowicach. On teraz jest odpowiedzialny za paczki, tak więc jeśli coś jest zjebane, to właśnie przez niego. Dzięki. Tak, nie ma za co. Oprócz tego, no półki regałowe, tak jak stało, tak stoją. Niektórych towarów jest mniej, niektórych nieco więcej. Natomiast tutaj wydarzyła się ciekawa rzecz. Moi drodzy, te terraria w niektórych momentach no, nie występują. Nie wiem, jak to inaczej ująć. A są przeniesione tutaj. I wszystkie samice z tych terrariów są przeniesione na wystawę, tak więc rzeczywiście te samiczki możecie aktualnie podziwiać no, live na wystawie przy ulicy Stawowej. Trzeba tutaj troszkę to podreperować i zadbać ponownie o wygląd tego, ponieważ no, nie ma co, przez ostatnie 3 miesiące mało czasu tutaj spędzałem, jedynie żeby to przekarmić. Natomiast myślę, że to może przy okazji jakiegoś live'a, ostatnio robiłem, kurde ostatnio, kiedy to było ten live na TikToku, też z 3 miesiące temu. Nie robiłem bardzo dawno żadnych live'ów, więc moja aktywność w social mediach ostatnio mogła świadczyć o tym, że zawijam interes, natomiast no, nie zawinąłem, ku nieuciesze niektórych osób. Natomiast tak, dalej jesteśmy w grze, moi drodzy, i żeby nie było, że jesteśmy sklepikarzami typowymi, chociaż tak jest, to otwieramy jakiś kokonik Hati Hati. Mamy taką młodą samicę, którą jakiś czas temu nabyłem, no i otworzymy ją sobie na dobry początek powrotu do aktywności. O, chodź, otworzysz ty kokon pod content. Dobra. Albo ty mówiłeś dzisiaj, że nie chcesz otwierać kokonów od Hati. Nie, no mogę otwierać, bo ostatnio widzowie, wy tego nie wiecie, bo tego nawet nie ma, to nawet nie jest nagrane, ale ostatnio odłowiłem Hati Hati i wyłowiłem ich około 20 sztuk. Aha, to z tego kokonu, no, które otworzyła. I Murinusa ostatnio odbierałem też. No, opowiedz o tym Murinusie, którego nie odłowiłeś ostatnio, którego ja odłowiłem. Które? Albo lepiej o tym nie rozmawiajmy.
Które? Cztery mulinusy odłowiłem. No ja odłowiłem jednego takiego dużego mulinusa, nie wiem czy pamiętasz ostatnio. A, no tak. No tak, to... więc to może nie zaczynajmy to tematu. To jest inside-owo. No. To jest temat alibi tak zwany. To jest temat, który powinien Incoguto. Być... Dobra, pokaż, bo to jest w ogóle... Co to jest napisane? Smyszusty. Dopuszczona chata. Ej, to ona była tak niedawno dopuszczona. Gdzie ma gniazdo w ogóle? To jest sobie siedzi. Ona jest w ogóle mega mała, jak ją zobaczysz. To otwórz jej gniazdo. Ostatnio też nagrywałem z Szymonem odbieranie kokonu Ephebopus murinus, ale niestety był zapłodniony, więc nawet go nie wyrzucałem. Możemy też pokazać piękną jagodziankę Psalmopeus Victorii. Którą? No nie pamiętasz, co ostatnio ten kokon zbieraliśmy? Ja to wyrzuciłem już też. Mogłeś pokazać tą samicę Andrzejku, jak ona wygląda z kokonem. Ale dobra, zaraz ją wygonimy z gniazda. W każdym razie tam się już nam stroszy. Jak się przyjrzycie. A kulka jest... ładna, taka pełna. Pokażę do kamery. Oceń co jest w środku, musisz zrobić tak zwane. Ja? Czekaj, badanie. Stary, nie wiem, nigdy nie badałem tak tego. No ale tak musisz ją ścisnąć. Ej, dobra, no jest otwieraj. Jest konkretny, to. No. Ja mam tendencję do niszczenia rzeczy i gniecenia pająków. Właśnie klienci ostatnio zauważyli w paczkach. Co? Nieważne. Co to przyszło martwe? Nie pamiętam, co przyszło martwe. Ale coś przyszło martwe, bo... Nic nie przyszło martwe, stary. Wszystko jak? Doszło żywe. Klienci no, tak. są zadowoleni bardzo z twojej pracy. No to widzisz. Ale Dominik gdzieś mówił. Nie, to musiał się pomylić, wiesz? A, no to, to jego pewnie, wina. Pewnie to... coś od konkurencji doszło martwe, no, bo i coś pewnie zwalają zamane. Na nas, no. No. Trzy pęsety i tak otwiera palcami, nie? Jesteś upo trochę dzisiaj. Wow. Co tam mamy? Nimfy. Dwójki. Fest? Ej, zajebiście wychodzą. Czyli takie ciemne jedynki, no. Co? Są ciemne jedynki czy dwójki? No jak myślisz? No tak po ruchliwości to jest. Taki... Masz atlas pęków obok, możesz taki przeczytać, dwójki. Musisz się dowiedzieć. No to trzeba zrobić im inkubator. W międzyczasie Kacper poszedł, to wam pokażę ten kokon. No ale naprawdę syty. Od początku było czuć, że jest bardzo puszysty. Więc mamy tutaj nimfy drugie. Hati hati. Fajnie, w ogóle tą samiczkę wymieniłem ostatnio za chyba, nie wiem, miałem trochę dorosłych samców i gość chciał się wymienić za samiczki tego gatunku, więc wysłałem mu kilka samców, a w zamian dostałem jedną samicę. Dopuściłem sobie samców, miałem ich bardzo, bardzo dużo, no i fajny efekt w sumie, skoro są maluchy happy, fajnie zrobić też. Ja ogólnie robię praktycznie wszystkim pańkom ten taki ala grawitacyjny inkubator, czyli na tej zasadzie, że one sobie z tych ścianek tutaj zwisają, pyk, no bo jak się przyjrzysz, jak one będą liniały, to nie, będzie nie. bardzo dużo wylinek u góry tutaj. O i patrz teraz, jak się to wysypie wszystko, to pewnie tego tu jest w środku, stary, czekaj, nie wiem czy to widać, o. Ty, dobra kula. Fest. No, no. Klasa. To jest dobra kula jak na chodzi. Bardzo dużo maluchów w środku, więc czekaj, zrobimy miniaturę. Git! Dobry początek, mam nadzieję, że teraz będziemy odbierać same takie od Metalik. Przydałby się jakiś kokon Metalik. No i kokon Regalisów też by się przydał. No w ogóle, poeter. Chociaż mieliśmy ostatnio Tigriny, fajny kokon. I są dostępne też na sklepie, więc zapraszamy. A co chciałem pokazać? Aha, samicę teraz wam pokażemy jeszcze. Kacper, jak się czujesz, że odebrałeś tak dobry kokon? Bardzo dobrze, to wszystko moja wina. Gdyby Przemek go odbierał, to by odebrał jagodziankę. Ale głupi ma zawsze szczęście. To myślę, że mi też by się udało dość fajny kokon odebrać. No, zgonimy ją tutaj delikatnie. Patrz. Ale wracając do tematu, to kiedyś właśnie w Ostrawie kupiłem taką malutką samicę. Miała w granicach 3 cm ciała i... No i dała próbny kokon od razu. Później ją dopuściłem, dała mi 2 fajne, udane kokuny. O, dawaj, porobię jakieś kadry fajne, albo porób, no. Nie no, fajne są w ogóle te panienki. No, także to jest ta panienka, widzowie. No, a mamy tylko na wystawie, mamy też Hati. Ale to wiesz, jaka ona jest duża, ta na wystawie. To ona ma 5,5-6 cm ciała. To jest ta, od której ja ostatnio kokon odbierałem? Tak, to jest właśnie ta. Dobra, to moi drodzy, mamy jeszcze Jana Lechasy, a przy okazji Kacper już nagrywa. Mam ostatnio fajne produkty na zasadzie arachnostartów. Mini z wentylacją, czyli no, taki pojemniczek, którego nie musicie chamsko dziurkować z niczym. Tylko wystarczy, że sobie go rozłożycie. Macie wszystkie elementy wystroić w środku. One są oczywiście w wariantach niski, wysoki dla naziemniaków i nadrzewniaków. I fez więc... dobrze wygląda, zobaczcie. Fajnie. Tak naprawdę fez dobrze wygląda. Dobra. Tu macie kadr na te Jana Lechaski. Jeden i drugi. Drugiego nie ruszamy co prawda aktualnie.
z tego sobie pozdejmujemy, drugiego niestety nie, ponieważ tu sobie właśnie te sztuki winieją. Fun fact, jeden janolichas mnie ostatnio ugryzł, a mianowicie taka dorosła samiczka, jak przekładałem maluchy, wyobraźcie sobie, zeskoczyła mi dosłownie na spodnie i weszła tutaj gdzieś między te szpary, no i poczuła się zagrożona i mnie dziabnęła przez spodnie. Jeśli chodzi o jakieś skutki, no to brak, trochę pobolało i przystało, natomiast bałem się, bo dużo ludzi strasznie miał janolichasami, że są bardzo, bardzo jadowite, natomiast nic się nie stało finalnie. Przełożymy je sobie i jeszcze kilka info i będziemy kończyć ten film. Tak na spokojnie chcę sobie zacząć wracać do aktywności tutaj, bo nie ukrywam, że się odzwyczaiłem tego i zapomniałem, jakie to jest tworzyć tak treści na bieżąco, bo robiąc ten film dokumentalny, jakby no, dokumentowałem sobie to po prostu, co robiłem, a chodzi mi bardziej o te filmy takie, wiecie, kontentowe. Tak więc skorpki sobie łapiemy za metasomę i przekładam. No tego za metasomę, tego może za metasomę nie złapałem. Natomiast każdego po kolei gnojka trzeba przełożyć do kliszówki, zamknąć i za kilka dni go sobie nakarmimy. I tak to, moi drodzy, wygląda. Widzicie, mimo że cały czas robiliśmy jakieś takie rzeczy ponadprogramowe, to taka praca na hodowli też się odbywała. No oczywiście ja tutaj byłem, może nie, że mniej, bo w sumie w biurze siedziałem dużo. Natomiast chłopaki tutaj cały czas dzielnie walczyli, Max i Kacper dbali o to, żeby pajączki były dobrze nakarmione i na bieżąco do was dostarczane. Przyszedłem, widzowie, jako naczelny atencjusz poprzeszkadzać Przemkowi. No właśnie mówiłem, że dbałeś o to, żeby tutaj cały czas były zwierzęta wysyłane, paczki, mimo że mnie na przykład nie było przez chwilę. Tak. I dziękuję ci, stary, za to, że zadbałeś o to, żeby do klientów docierały paczki na czas. Tak, wszyscy ci dziękują właśnie, widzisz tam? No widzę czaj. Nie ma za co, widzowie. Widzowie, ja tu przychodzę z pasji. No, to jest piękne. Właśnie takich ludzi potrzebujemy. Przekładamy do końca i wracam do was. Okej, okay, kochani, wynik taki, dość przyjemny. 2, 4, 6, 8, 10, 2 na 4, na 6, na 8, na 2, 2, 2, 24, oj. 24 skorpiony, jedna kliszówka zrobiona za dużo, no i samiczka chuda jak patyk. Dobrze, moi drodzy, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten luźny, bardzo luźny film z Kacprem wam się podobał. Dajcie znać koniecznie, czy chcecie taki format, czy chcecie bardziej poradnikowy format, czego oczekujecie ode mnie na tym kanale. Postaram się do tego jakoś dostosować. Oczywiście, moi drodzy, gorąco was zapraszam na wystawę do Katowic. Przyjmujemy także grupy szkolne, zapraszam do rezerwacji przez kontakt arachnobia.pl. Tam wyślemy wam ofertę. Jeśli wasze dzieciaki interesują się pająkami, jesteście ze Śląska bądź kawałek dalej i macie ochotę wysłać ich tutaj z ich klasą, to jak najbardziej jest to możliwe. Robimy takie zajęcia, mamy dość fajny cennik przygotowany właśnie dla was. Więc zachęcam, dodatkowo wpadajcie do Wrocławia, ponieważ bardzo bym się cieszył, jeśli to by wszystko tam fajnie sobie funkcjonowało. No i co? Do zobaczenia na najbliższej giełdzie w Gliwicach. Aha, no i pozdro. Zarzuciłem sieć, ją tylko widzę. Stąd prosto na Times Square przez Katowice. Interesuje numer jeden, a nie żadne wice. A ty interes nagle chcesz, więc ci podwójnie liczę.